po wyzwoleniu przyszła nasza władza. No i zaczęli szukać, zamykać ludzi tutaj, chłopaków wszystkich, co byli w AK. Jak się zmienił ustrój, to wszystko ta hołota weszła do partii. Partia ich przyjęła, bo jak już był partyjny, to był już chroniony. Każdy z nas był w partyzance, w oddziale, w lesie. Ja też byłem pół roku. Do kogo strzelałeś? Nerwy ci puściły? Nie, panie poruczniku. Dwóch ludzi w krzakach siedziało, nie wychodzili od razu. Myślałem, że z KBW. Nie widzisz, że to nasi? Teraz tak. Czujki na dole nie było. A zresztą, jak się śpina warcie, to takie są efekty później. Kumpel przyszedł i wziął mnie do partyzantki, do Lisa, Łosia, na Szczawę. Tam my poszli. To był mój pierwszy oddział właśnie na Szczawie. Bo mieli legitymację zdobyczną funkcjonariuszy UB, tylko zdjęcia swoje. Wylegitymowali się, wpuszczeni zostali na wartownię, rozbroili wartownię bardzo szybko. Zabezpieczać miała skok 6. Kompania Zgrupowania Ognia oraz przybyłe do Krakowa inne grupy związane z Armią Polską w kraju. Ten odskok miał być zabezpieczony z dwóch stron, zarówno od strony ulicy Grodzkiej, czyli od samego centrum Krakowa, jak również od strony ulicy Straszewskiego. Ze zbrojowni więzienie zabrali dwa karabiny maszynowe, parę pistoletów. Myśmy mieli nas, samochód podjechał ulicą Poselską tam na dół. W wyznaczonych kamienicach byli wtedy tam obecni uzbrojeni żołnierze podziemia. Najważniejszym elementem była ciężarówka, którą planowano wywieźć spod więzienia więźniów. To była ciężarówka wcześniej już pozyskana przez 6. Kompanię, amerykańska ciężarówka, którą podjechano właśnie 18 sierpnia pod więzienie i czekano na wybiegających uciekinierów. Nikogo nie ma. Dobra, to mogą pryskać. Dobra. Czysto, uciekamy? Uciekajcie. Dojdzie? Dojdzie, dojdzie. Uciekaj, uciekaj. Ta akcja była na tyle sprawnie przeprowadzona, że bezpieka nie zdążyła zablokować dróg. Dowiedziała się o niej stosunkowo późno. Chłopaki, udało się! Hurra! Z wozu! Kraków to ogarnął taki prawdziwy szał. Co się w tym mieście działo przez najbliższe 2 tygodnie, to się trudno opowiedzieć. To tak jakby większy był entuzjazm niż wiadomość, że Ojciec Święty przyjeżdża.
Dlaczego Józef Kuraś za Niemca partyzant Orzeł, a później Ogień, był w stanie zbudować na swoim autorytecie i zdolnościach dowódczych swoiste partyzanckie imperium? Był powszechnie znany, był stąd, z Waxmundu. Przed wojną jako podoficer służył w Korpusie Ochrony Pogranicza. Za Niemca poszedł do partyzantki. Najpierw była to organizacja Orła Białego i Związek Walki Zbrojnej. Później Konfederacja Tatrzańska, jako odpowiedź Podhalan na proniemiecki Goralenvolk. W 1943 roku wszedł wraz ze swoimi ludźmi w skład miejscowego oddziału AK, jednego z pierwszych na terenie Podhala, który został rozbity przez Niemców pod Czerwonym Groniem. Za współwinnego tej sytuacji uznano Kurasia. Zwierzchnik Ognia, oficer AK Zawisza, chciał, korzystając ze swoich prerogatyw, zlikwidować Kurasia za dezercję. Pojawiła się legenda o wyroku śmierci na Ognia. Kiedy Kuraś już był w strukturach ludowych, Ludowej Straży Bezpieczeństwa i podporządkowany był jego oddział jako oddział wykonawczy powiatowej delegaturze rządu w Nowym Targu, wówczas tylko się pojawiło jedno takie zdanie w jednym z dokumentów, że dochodzenie przeciwko Ogniowi zostało umorzone. Dowódców partyzanckich, którzy mieli doświadczenie z okresu okupacji, szczególnie dowódców oddziałów specjalnych, przygotowano do tego, żeby przejść do konspiracji i żeby podjąć walkę z aparatem bezpieczeństwa. Swoje władztwo Ogień demonstrował na różne sposoby. W kwietniu 1946 roku odbył się jego ślub z Czesławą Polaczyk, córką jednego z jego łączników i współpracownika AK. Nieprzypadkowo Ogień postanowił ten ślub wziąć zupełnie jawnie, czyli zrobić normalną uroczystość ślubną w kościele parafialnym w Ostrowsku. Zaprosił ubeków wszystkich, że o tej godzinie w tym i tym miejscu będzie miał ślub i zaprasza wszystkich. De facto to była manifestacja patriotyczna. To nie chodziło tylko o to, że on chciał wziąć ślub. On chciał również pokazać, że on może wziąć ślub, pomimo tego, że jest ścigany przez władze bezpieki w całym województwie krakowskim ówczesnym. No ale partyzantki się podjeżdżały i obstawiły tak tereny, że nie było siły, żeby tu kto przeszedł tędy. 21 kwietnia żaden z funkcjonariuszy UB, MO czy też żołnierzy KBW nie odważył się postawić nogi na terenie Ostrowska czy też na terenie przyległego do Ostrowska rodzinnego Waxmundu.